Wszystko zaczyna się w kuźni fabryki Betty w Sulmonie w Abruzji. 70 lat doświadczeń i badań pozwala wybrać do produkcji kluczy stal o najlepszych właściwościach. Surowy materiał po przywiezieniu przechodzi analizy wymiarowe, chemiczne i metalograficzne. Pręty stalowe są cięte na odcinki. Elementy są oczyszczane w śrutownicy w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń powierzchni, które mogłyby wniknąć w metal podczas kolejnych etapów. Kuźnia w Sulmonie wykonuje nagrzewanie, walcowanie na gorąco i kucie w matrycy. Po załadowaniu do automatycznego podajnika kawałki stali jeden po drugim są umieszczane w piecu indukcyjnym. Początkowo twarde i wytrzymałe elementy stają się plastyczne i ciągliwe, co umożliwia nadanie im pożądanego kształtu. Walcownia gorąca nadaje każdemu elementowi wydłużony kształt z obszarami o różnych średnicach, aby uzyskać dokładną ilość metalu potrzebną do uformowania klucza. Ochronna atmosfera z azotu osłania stal przed tlenem z powietrza, którego obecność mogłaby powodować powstawanie nalotów z żużla. Walcownia gorąca kieruje wstępnie ukształtowane elementy do maszyny kuźniczej, młota. Uderzenie młota ściska gorący materiał między dwiema matrycami, w których formowany jest kształt, jaki ma być uzyskany. Matryce są zawsze utrzymywane w stałej temperaturze, aby uniknąć pęknięć na skutek naprężeń cieplnych i zagwarantować ich dokładność. Wysoki poziom koncentracji, uwagi i zręczności nabyty przez lata doświadczenia jest konieczny do prawidłowego ustawienia walcowanych na gorąco elementów matrycy i obsługi młota. Kiedy wprowadzany jest nowy produkt, inżynierowie Betty w Sovico przekładają pomysły na rysunki, wykonują trójwymiarowy model narzędzia i generują polecenia pozwalające maszynom wykonać je. Wysokoobrotowa frezarka kształtuje nowe matryce i regeneruje zużyte. Częste kontrole wymiarowe kutych elementów pozwalają na właściwe ustalenie momentu wymiany zużytych matryc w celu zapewnienia maksymalnej dokładności. Po okresie powolnego schładzania następuje kolejna operacja. Uważnie sprawdzana jest prawidłowość wymiarów wykutych elementów. Usuwane są zadziory i wypływka powstałe w fazie kucia. Kształt wykutego klucza Beta, znanego jako artykuł 42, jest już ostatecznie określony. Przeprowadzane jest kolejne sprawdzanie wymiarów. Po dodatkowym czyszczeniu powierzchni niewykończone klucze są wysyłane do zakładu Sovico, aby przejść kolejne fazy obróbki. Tu klucze są szlifowane. Kiedyś robiono to ręcznie. Od lat roboty za pomocą pasów ściernych wykonują korektę zewnętrznego profilu, aby wyeliminować szorstkość powstałą przy wykrawaniu, wygładzając powierzchnię. Dział techniczny nieustannie bada i tworzy coraz bardziej innowacyjne systemy, zapewniające maksymalną wydajność maszyn we wszystkich zakładach produkcyjnych Betty. Tak oto nastąpiła zmiana od ręcznie wykonywanej pracy do w pełni zautomatyzowanego procesu. Jednak to człowiek dokonuje sprawdzenia, czy narzędzia są w pełnej zgodności z normami. Bębnowanie sprawia, że powierzchnie mające styczność z dłonią stają się ergonomiczne i przyjemne w dotyku. Kamienie porfirowe, woda i materiały ścierne podczas powolnego obracania wygładzają wszystkie powierzchnie. Prasa hydrauliczna za pomocą specjalnych stempli wytłacza znak handlowy i rozmiar klucza. Wiertarka wielowrzecionowa wykonuje otwory końcówki oczkowej.
Narzędzie skrawające, zwane przeciągaczem, jest wprowadzane do otworu i przez niego przeciągane, tworząc dwunastokątny profil narzędzia. Dla końcówki płaskiej proces przebiega podobnie, z użyciem zewnętrznego przeciągacza. Za pomocą specjalnych przyrządów pomiarowych dokonuje się kontroli rozmiarów kluczy. Dział mechaniczny kontroluje, czy rozmiar końcówek roboczych mieści się w granicach tolerancji, aby narzędzie dobrze pasowało do nakrętki. Kolejny raz ciepło odgrywa kluczową rolę w obróbce termicznej. W poprzednich fazach pod wpływem ciepła stal stawała się ciągliwa i nadająca się do obróbki. Teraz nabierze twardości i wytrzymałości. Klucze w metalowych koszach wprowadzane są do pieca hartowniczego do osiągnięcia temperatury 850 stopni Celsjusza. Zdysocjowany metan w wysokiej temperaturze wytwarza gaz, który chroni narzędzia przed utlenieniem. Hartowanie w obecności zdysocjowanego metanu nadaje metalowi wytrzymałość i trwałość. Następnie klucze są szybko zanurzane w kąpieli olejowej. Gwałtownie stygną i stają się bardzo twarde i odporne, ale nie są wystarczająco elastyczne. Po dokładnym płukaniu klucze są ponownie podgrzewane do 360 stopni w piecu hartowniczym i po powolnym schłodzeniu do 180 stopni Celsjusza stają się odporne na uderzenia i naprężenia. Teraz przemiana strukturalna stali jest zakończona. Stal i hartowanie są głównymi składowymi jakości klucza. Dlatego kontrola końcowej struktury stali jest bardzo istotna i jest wykonywana przed przystąpieniem do ostatecznej obróbki, która poprawi estetykę oraz odporność na korozję. W dużych wstrząsarkach połączone działanie dodatków chemicznych i małych kamieni ceramicznych doskonale poleruje powierzchnię narzędzi, które następnie zostają magnetycznie oddzielone od kamieni. Teraz klucze są gotowe do fazy wykończeniowej. Podczas powlekania galwanicznego w procesie elektrolitycznym nanoszona jest cienka warstwa materiału dodająca kluczowi właściwości, których brakowało stali. Nikiel i chrom poprawiają estetykę, czyniąc narzędzie odpornym na korozję, czynniki atmosferyczne i agresywne substancje, z którymi narzędzie będzie miało kontakt w czasie swojego długiego życia. Dokładna kontrola wizualna wykazuje wszelkie niedoskonałości estetyczne. Zanim klucz będzie gotowy do sprzedaży, musi zostać poddany jeszcze kilku testom. Jego twardość musi być zawsze większa niż wytyczne ISO. Mikrotwardościomierz sprawdza odwęglenie, to znaczy czy podczas hartowania i odpuszczania nie zostało usunięte za dużo węgla. Ponadto grubość powłoki niklowej musi być odpowiednia i jednakowa. W dziale kontroli jakości symulowane są najcięższe warunki użytkowania. Klucz przechodzi testy wytrzymałościowe przekraczające nawet wymagania obowiązujących norm. Statyczny test wytrzymałościowy i dynamiczny test wytrzymałościowy. Odporność na korozję jest testowana przez umieszczenie klucza w komorze solnej. Końcowy test sprawdza zgodność każdej partii kluczy z normami bety, które zawsze są wyższe od wymagań międzynarodowych standardów. Teraz klucze płaskooczkowe mogą zostać zapakowane i umieszczone w magazynie bety. Po przebyciu 10 kontroli i 24 etapów klucz płaskooczkowy Beta o symbolu 42 jest gotowy do sprzedaży na całym świecie.